jest tych pierwszych powiatowych biegów ulicznych imieniem Wincentego Kozłowskiego w Terespolu. Dzisiejsze zawody odbywają się pod hasłem Fair Play w życiu i w sporcie. Poczerec flagowy występ. Bardzo prosimy do zapalenia znicza występ. A o zapalenie znicza olimpijskiego bardzo prosimy kolejnego bardzo ważnego gościa w dniu dzisiejszym w Terespolu. Brązowego medalistę Igrzysk Olimpijskich w kajakarstwie z Rzymu, pana Władysława Zielińskiego. Tego roku minęło 31 lat od śmierci wieloletniego nauczyciela i znakomitego wychowawcy wielu pokoleń młodzieży liceum imieniem bohaterów Warszawy w Terespolu, pana Wincentego Kozłowskiego. Bardzo proszę zgromadzonych o uczczenie jego pamięci minutą ciszy. Zawodnicy, opiekunowie, trenerzy, organizatorzy, pani Krystyno Pucer, pani Andrzeju, bo jesteście głównymi organizatorami wraz z młodzieżą Szkoły Podstawowej i Liceum Akademickiego, tutaj na ręce pani dyrektor wyrazy podziękowania. Moi drodzy, to, że mamy trzech olimpijczyków, kajakarstwo, ciężary i pięciobój nowoczesny w Terespolu, jest to wielka rzecz. Zawdzięczamy to przede wszystkim pani Krystynie Pucer. Tutaj akurat pan mnie poprawia, tak nie po raz pierwszy ja akurat tych zacnych naszych olimpijczyków miałem przyjemność poznać, to są przyjaciele Terespola. Co ja mogę powiedzieć? Wincenty Kozłowski, wspaniały społecznik, nauczyciel, powiem tak, również mój wychowawca w liceum terespolskim. Szacunek wielki, kolejny bieg w Terespolu, szkoły podstawowe i średnie z całego powiatu. Ja wam, moi drodzy, życzę fajnie spędzonego czasu, miłej zabawy i rywalizacji w duchu fair play. Wszystkiego dobrego. 31. Powiatowe Biegi Uliczne imienia Wincentego Kozłowskiego uważam za otwarte. Brawo. Wielkie dzięki. Autorzy prań mieli za zadanie napisać jednym zdaniem, dlaczego warto być czystą prawę sport, po to, by nasze zdrowie do organizmu. Dzięki bieganiu można znaleźć sobie nowe hobby. We'll be right back.
Pięknie, wielkie brawa. Miejsce drugie. Olimpijski z Barcelony 1972 rok.